się napracowaliśmy. Złożyliśmy w sumie 7 projektów do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. I jak dotąd otrzymaliśmy wsparcie tylko na jeden projekt, na tak zwane stare kino. Bo mamy taki cykl filmów ze starego kina, który pokazujemy w kawiarni artystycznej. I dostaliśmy na to 10 tysięcy złotych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Natomiast ani złotówki od ministra kultury i przede wszystkim nam jest bardzo przykro, że nie dostaliśmy na letnie kino z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wszyscy twierdzą, że jest rok wyborczy, że kończą się fundusze unijne, bo się transza kończy, tak? I jeszcze te środki, które miały być w 2014 już rozdysponowane, jeszcze nie wpłynęły i w związku z tym jest brędza. Także jest, bardzo jest nam przykro, bo żeśmy włożyli ogrom pracy. A jest szansa na uruchomienie z własnych środków tego kina pod gwiazdami? Nie, my nie jesteśmy w stanie, bo to kosztuje około 100 tysięcy. To są ekrany, to są leżaki, kocyki i całe systemy komputerowe. Jest szansa, że jeszcze w tym roku będziecie taki wniosek składać? Śledzimy wszystkie strony internetowe instytucji centralnych. W tej chwili czekamy może Narodowe Centrum Kultury w Warszawie coś ogłosi. Poza tym jest rok biegasa, przynajmniej u nas w Centrum Kultury, z okazji 70. rocznicy śmierci tego największego artysty ziemi ciechanowskiej, rzeźbiarza, malarza, literata. I chcieliśmy zorganizować też konkurs rzeźbiarski ogólnopolski oraz jego wystawę. I też składaliśmy na to duży wniosek razem ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków w Warszawie i też jak na razie nie otrzymaliśmy wsparcia. Liczymy jednak, że tutaj jeszcze będą odwołania, że może przez Narodowe Centrum Kultury albo przez Galerię Zachęta w Warszawie śledzimy, czuwamy nad tym, ale rzeczywiście zapowiada się jakiś trudny rok. A na czym polega dokładnie ten projekt w starym kinie? Że sprowadzamy filmy ze starego kina, często nieme, i w kawiarni artystycznej, to jest taka nasza druga sala kinowa, mała, właśnie, że można sobie w warunkach kawiarnianych usiąść, wypić kawę czy piwo i oglądać właśnie filmy.